Dzień dobry, ja jestem pan Kabia, witam was serdecznie. Dzisiaj gramy w Donkey Konga i ratujemy księżniczkę Piczkę. Nie wiem, Piczkę księżniczki. Dobrze, oczywiście na jednego gracza. I... Którą postacią jestem? O! Wow! I właśnie się zabiłam, bo nie wiem, o co chodzi. A ja Donkey Konga ratuję przed Marianem. Takiego zwrotu akcji to ja się nie spodziewałam. Dobrze, ja idę na samą górę najpierw. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. Świetnie, że mogę w ogóle... Czy upadek z liany właśnie mnie zabił? Dobrze, ja spróbuję to ogarnąć. Czy ja jakoś mogę się bronić przed tymi stworzeniami? Wiem, że na pewno nie mogę ogólnie... I... Zupełnie nie wiem, co się stało. Nie lubię gier, w których nie wiem, o co chodzi. Dobrze, dziękuję bardzo. Przegrałam. Czas kończyć odcinek. Dobrze, oczywiście żartuję. Lecimy dalej. Próbuję 3 razy. Jeżeli się nie uda, nic się nie dzieje. Więc... No cóż, no. O złote galoty również nie gramy. Wiem, że chyba mogę strącać te owoce, żeby po prostu twoich wrogów mordować. Jak na razie moi wrogowie po prostu mnie mordują. Może jakoś powinnam dołem przejść? Co? Czy ja się tutaj zablokowałam? Proszę państwa, czy ja popsułam grę? Dobrze, idźmy tędy. Ja tu spróbuję górą pójść. A dlaczego to tak działa? Dlaczego? Czemu to jest takie bezsensowne? Czemu nie wiem, o co chodzi? Sterowanie jest upośledzone. Troszeczkę czuję się jakbym grała w Hugo i miał uratować Hugolinę i dzieci. Ech. Dobrze, żeby ogólnie tutaj... oszczędzić sobie wstydu, to może ogólnie zagramy w klasycznego Donkey Konga. Dobrze, jedziemy z tym. 81 rok. To był naprawdę wspaniały czas. Aha, ja muszę dojść do końca tej drabiny. Muszę unikać toczących się beczek. Okej. Ale to ja pamiętam. Dobrze, jeszcze raz. I pamiętaj, na samą górę. Czy jeżeli tak się ukryje, to będzie ok? Dobra, będzie ok. Ile ty tych beczek tam masz? Widzę, że tylko 4. A czemu to spada tędy? Ale te gry są niesprawiedliwe. Po prostu nie wiem, jak życie. Wydaje ci się, że wszystko jest w porządku, że wszystko zaczyna się układać i nagle po prostu lądują ci pod nogami beczki. Okej, dobra. Ja tutaj sobie chwilę się skitram. Jestem ciekawa, czy uda mi się przejść pierwszy poziom. A ja muszę tutaj zejść. Łooo! Udało się. Nie do końca. Ale doszłam prawie na ostatnie piętro. Sukces! I koniec gry. Dobrze, jeszcze raz. Jako kurczę, zaraz dopadnę. Dobra, lecimy.
Nie jestem dokładnie pewna, jakim on schematem te beczki rzuca. To jest jakaś płonąca. Nie. Czy ja mogę skakać przez te beczki? Chyba nie, to tak nie działa. Dobrze, spróbujemy dojść do dziada i zobaczymy, co się stanie. Dlaczego to tędy zjeżdża? Ej, to jest nie fair. Strasznie. Dobrze, panie Kawio, wyobraź sobie, że to jest twoja droga do pracy. Dlaczego ta beczka zachowuje się, jakby była mądrzejsza ode mnie? Dobrze, i tym pozytywnym stwierdzeniem będę kończyć dzisiejszy odcinek. Mówiła do was pan Kawia. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie i zapraszam was do kolejnych materiałów, które już niebawem. Pa!